Kojot. Siema, ludki. Jeśli pogoda nie rozpieszcza, ale to nieważne. Tu jest ważne. Taka perełeczka przyjechała. Wczoraj przyjechała na roboty. GS300. Alumy ma ładne. Co to jest? Co to jest? Indywidual, jakaś wersja. GS300. Co to jest? A takich też nie miałem. Weź to pan, roztwórz. Unlock. Dobra, jest. Oba w środku, jak kurwa. Czysto. Człowieku. Aj, maska otworzymy. Pokażę wam, co tam jest. Gdzie tu jest maska? Człowieku. Tutaj. Tu bagażnik, tu guzików najemane. O co to za przetarcie? Ole poskudnie. Dobra. Już wam pokazuję, o co tu chodzi. O! Zobacz, ta kurwa, jaka perełeczka siedzi. Tak jak coś w Suprze 2JZ, tylko bez turbo burbo. Nie ma turbo burbo, a to jest Lexus. Nie może być turbo burbo. Dobra, zamykamy, bo kunie spierdalają. Musimy nim wjechać na podnośnik i będziemy robić z kwasówki od środkowego tłumika i końcówki zmieniać w tych nierdzewnych końcowych, w takich oto rurach, które są w ogóle krzywo i tam masakra. Wygląda to strasznie. O, jaka kurwa lufa, człowiek. Człowiek, jaka pyda. To za duże. To jest za duże, to trzeba zrobić, by to miało ręce i nogi. To wygląda jak, no wieś, tunik już, kurwa. Gdzie takiego auta, takie kurwa pydy? Jakiegoś Amerykańca wielkiego suwa, takie pydy można by przyjebać, a tu? Co to kurwa ma być? No, dobra. Tu mamy 115 rury, będziemy wstawiać 85, żeby było do ludzi. Wypolerujemy, pod skosem utniemy, tak jak te są. Tak jak te są. Dobra. Zabieramy się do pracy. Jeszcze na saniu to chodzi, takie wiesz. Dziury właśnie będziemy wywalać z nierdzewki, robić ośrodkowych. Gdzie to takie dziury w takim aucie, kurwa, człowieku? Ale pydy. Ale kurwa pydy. Zobaki, ręczno-nożny hamulec. Kurwa, nie wiedziałem, jak to pójdzie. Tu jest taki parking jebany. Kurwa, co tu chodzi, kurwa? Japanese technology, do chuja. Ręczno-nożny. No, mamy już luksusa u góry. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Tu mamy takie strupy. Chociaż to jeszcze tu nie ma tragedii, tylko ten tłumik to jest zadarty, wali o zderzak. Jak się buja. Te rury trzeba będzie wyciąć i wstawić mniejsze, bo to takie rynne, to ja nie wiem. Tutaj najebane trytytek i w ogóle drutów. O, jak widać, tu jakieś korniki były. Chyba pierdolę. No i to tutaj wszystko barabani. Te strumienice, kurwa, fajne, z nierdzeweczki. I tak, mamy katownik i teraz ta obejma też sobie brzęci. W sumie to jej już nie ma, tej obejmy. Zrobimy tak, hops. I to o sobie brzęczy. Taka osłonka. Termiczna niby. Co tam mamy? Sucho jest? Nie, trochę jest zazigane. Co to tak wisi, kurwa? Na tył napęd, człowieku, na tył. No. Tutaj trzeba będzie.
kurwa ładnie porobić. Jakoś to opaską złapać, tylko to strupy, zobacz, pana to, nie? To strupy są, kurwa. A te drzwi latają w jaje, kurwa, je pana. Zamykaj to. Kurwa. No i tak, wywalamy te wszystko tutaj od tego środkowego i będziemy robić z nierdzeweczki. Mamy rureczki, mamy kolanka. Średnica 54 razy 1,5. Tu jest pokazane. O, po lewej. I tak samo rureczki. A to mamy rureczki, już wam mówię. Kurwa, to nie ta, nie ma wymiaru. Tu mamy rureczki 85. A zaraz zobaczę, zmierzę, bo kurwa nie. Chyba 85 zamawiałem. 86? Czy 8? Nie wiem. Tyle tego jest, że ja nie ogarniam, kurwa. Pokaż to. Czekaj, moment. Pana to. 86. Tak. No, 85 i coś. Tu 85. Też ponad 8. Tu jajo jest. Tu są zadziory, dlatego tak pokazuję. Tu są zadziory. Tu zmierz. 85 rura. I z takich będą końcówki, tylko sobie będzie pod skosem obciąć. Tu też. I z takich będą końcówki, się ładnie wypoleruje. A to są też tak zadarte pod skosem. Do tłumika są pod skosem przywalone. Jeszcze tu jest skosik, to się obetnie. Jak tam to będzie i zajebić się w ogóle, nie? Wybacz, to się rozpędza. Ale kurwa, hej. Daj. Już się nagrzało. Ara, odpalimy telewizorni. Będziemy robić. Wywalimy strupy. Kurwa, jaki butelkowy, ładny kolor. Polerka by mu się przydała. Ładny, ładny kolorek. Dobra, bierzemy się do pracy. To mamy po robocie. Musimy zamawiać nowe tłumiczki końcowe, bo te się okazały strupami. Ej, wyczyściłem, wypucowałem. Chodzi o to, że niepotrzebnie, bo w środku są strupy. Z zewnątrz to ładnie wygląda i co z tego? Co z tego? Chyba. Tak to wygląda w środku. Także więc tak to jest przegnite. Teraz perforkę by trzeba wymieniać. To 100 parę złotych za sztukę. To mamy ponad 200 zł. No za... Dokładamy 200, mamy dwa nowe tłumiki, które będą eleganckie, bo tutaj o, też taki strup, ktoś tam się postarał i automatem wieszak spawał i na smarkoli musiałem to wyszlifować, myślę, żeby to zalać tigiem, ale bez sensu, jak te perforki są wszystkie zgnite. By ładnie zalał tigiem, zaszlifował, nie było. Kombinatory, kurwa, ktoś się dorwie automatem do takich rzeczy, to już jest chujnie. Także więc kibel z tego. Ktoś go kiedyś ciągnął, wiesz, jak się zerwał. Zobacz. Ktoś go po asfalcie ciągnął. Je wyszlifował trochę. To strup jest. O. No, miałem zamiar to montować, ale się obejdzie. Będą nowe. Także więc dzisiaj kicha z roboty. Musimy poczekać na przesyłki. Także materiał, nowe pręciki na wieszaki będą. Rureczki, kolaneczka. Także więc bierzemy go na dół i na razie fajran, czekamy na nowe tłumiki. Siema, w kolejny dzień robót. Oto dzisiaj takie następujące roboty zrobiliśmy. Roboty. O. Kolaneczka, rureczki. Prowizorka na druciku. Tak samo tu, ale już mamy wieszaczki przyspawane,
Tu jeszcze nie łapałem, bo to może pójść lekko góra dół obrotem do tłumika. Tłumiki dopiero będą, to się dostosujemy. Tak to wyszło. Wyszło. O, tak patrzy. A tu zderzak przyjarał się od tych wcześniejszych. O. I się dostosujemy wtedy z tłumiczkami. Naddatek się obetnie tej rureczki, jak trzeba będzie. Albo się to spawa? Nie, raczej nie, się obetnie. Bo mierzyłem, z rysunku brałem wymiary tłumiczków, to tak mniej więcej będzie. No, później tu się przyspawamy. I tu taką obejmkę zrobiliśmy trochę, bo to się odpadało. Takie gadżety. Teraz trzyma. Nie hałasuje ta blacha. No i dobra. Czekamy na tłumiki, będziemy dalej później rzeźbić. Kurwa, eleganckie wieszaczki, człowiek. No, teraz ta. Spawiki, kurwa, jak ta lala. No tak, tłumiki spawa, kurwa. No tak ładnie tłumiki spawa, bruły. O, człowieku. Można zrobić ładnie tłumik? Można. Dobra. Tak, to do następnego będziemy montować tłumiczki, to jeszcze coś tam ponagrywamy. Strzała. Siemalutki. Kontynuacja prac w Lexusie GS300. Przyszli tłumiki. Zale drogo. Takie były eleganckie WM Sport. Takie eleganckie. Będziemy je montować. O tutaj. Tutaj będziemy montować. Jak tam pasuje? No już tam. O. Coś takiego trzeba będzie zrobić. Dobra, później efekt końcowy pokażemy. Mamy wyspawane. Możemy to montować. Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Musiałem sobie to zdjąć, żeby z góry to wyspawać, bo tam ciasno. Musiałem tu wypalić śruby od kata, żeby się z tym całym na dół udać. Bo inaczej nie szłoby tego wyspawać. O tutaj, tam ciasno, po 2 cm, nawet takiej małej łuski nie mam. W sumie mam, ale to męczarnia. To lepiej sobie zdjąć to wszystko i wyspawać, później założyć. Tak to wyszło fajnie. Dobra, musimy to wrzucić. O, katownik pełny, uszczelkę założymy, jest uszczeleczka, o, jaka zawalona, trzeba wyczyścić, miedziana, no i tak to będzie wyglądało, nowe śruby damy, cyk, no możemy składać, chrupka, będzie zajebiście, mieszaczki wszędzie nowe, porobione, jeszcze może i szpreje malne. O. Gites. Gites, gites, panie, kurde, gites. Także efekt końcowy będzie. Odpalę to. Tylko się rozgrzeje, przygazuje. No. No to mamy Fajrant. No, jakie lufy ładne. Ładne lufy. Oba. A raz jedziemy na dół i go odpalimy. O, patrz. Porobiły. Rozpóreczka, co by nie fruwały. No to biorę go na dół, odpalam. Efekt końcowy będzie. Hej. Mamy furę rozgrzaną, będziemy nagrywać efekt końcowy, jak to brzmi. Trzymaj kwiat w telefon. Idę przygazować. Mm-hmm.
To by było na tyle, jak dla mnie jest gitara. Ale Richard wątpliwych świateł. Także strzałeczka, nara.